sądzę, że zapewne dla wszystkich Państwa nie jest to tajemnicza postać, bo od razu funkcjonuje się w Kielcach. Przepraszam, że zacząłem od ucznia prezentację twórczości plastycznej, ale teraz podobno młodzież jest ważniejsza dla naszej przyszłości. Natomiast przypomnieć, że również należy to pokolenie, które już powinno podobno opuścić scenę, ale z powodów artystycznych nie życzyłbym tego, bo nadal trzyma się mocno i sądzę, że również warto popatrzeć, co robi. Zbyszek Rutkowski po raz pierwszy ma tutaj indywidualną wystawę w tej galerii. Jedynie co go przekonało, to argument, że być może galeria przestanie istnieć i dlatego dał się skusić, mimo że nie tak dawno miał olbrzymią wystawę w Muzeum Narodowym w Kielcach i niełatwo było zebrać nowe prace, tym bardziej, że autor długo nie trzyma pracy, szybko gdzieś tam ktoś albo do kolekcji, albo do zbiorów prywatnych kupuje. Pamiętajmy, że pan Kulkowski od lat zachował chyba jako jeden z nielicznych autorów, można by kilku wymienić w Kielcach, zachował to, co się określa mianem rozpoznawanego oblicza artystycznego. Że po prostu jego prace, jego obrazy, mimo ewolucji, mimo zmian, ciągle są rozpoznawalne. Jeśli mógłbym dorzucić to, co tutaj nowego się ujawnia. Moim malowaniem to jest trochę tak dziwnie, bo właściwie miałem być kiedyś farmaceutą. Pochodzę z rodziny takiej farmaceutycznej, no ale niestety pewne rzeczy zaważyły później w przyszłym moim życiu, mianowicie od początku, od dziecka zajmowałem się malowaniem, to znaczy rysowałem, przeważnie kopiowałem. Później, jak już byłem trochę większy, to już się nastawiłem na to, że będę jednak wydawał do Akademii, do Krakowa. Tym bardziej, że Kraków mi jakoś tak najbardziej leżał, może dlatego, że bliżej Kielc niż Warszawa. No i też tak się stało. Nie chodziłem do szkoły plastycznej, chodziłem do Ogólniaka. No i próbowałem jeszcze w latach 57 zdawać, niestety w 56 się nie dostałem. Trochę się speszyłem, no ale niestety, no, wytrwały jednak musiałem być, skoro próbowałem w następnym roku zdawać do Warszawy. No i skończyłem ten dyplom w 63 roku. Wróciłem do Kielc i od razu zacząłem właściwie brać udział w wystawach ogólnopolskich. Między innymi w Festiwalu Współczesnego w Szczecinie. To był mój pierwszy taki właściwie sukces, który no, jako młody chłopak zaraz po dyplomie się dostałem. Z tym, że to moje malowanie to jest trochę takie dziwne. Po prostu bardzo lubię w ogóle pejzaż jako motyw taki przewodni. Z tym, że nie kopiuję tego pejzażu tak, jak to nieraz może by wypadało robić. Z tym, że jest to pejzaż taki już przetrawiony, bardziej abstrakcyjny. Są takie reminiscencje pejzażowe, które chyba do tej pory lubię to robić i będę to robił, bo widzę duże możliwości w tym. Poza tym jest to malarstwo takie trochę na pograniczu właśnie podziałem abstrakcji. Jednocześnie temat, który też bardzo lubię, to jest martwa natura. Rzadziej postać ludzka. Niektórzy twierdzą, że to jest dość takie malarstwo monochromatyczne. Ja nie jestem zbyt kolorowy, nie jestem krzykliwym w kompozycji malarskiej, w palecie. Ale po prostu jestem taki, jaki jestem. Tak jak kiedyś się ktoś raz podpisał przypadkowo,
i po prostu miał już jakiś swój podpis. Ja tak samo jestem już rozpoznawalny od lat.